Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, a dzisiaj mam dla Was kolejny Audi A4 B7 z tym samym silnikiem z ostatnio, czyli 2 litry 130 koni benzyna w 16. No i tym razem jest to sedan, ale dalej manual. Auto ma 226 albo 246 przebiegu, no ale to wiadomo, później Wam pokażę, jak będzie nagrane wnętrze. Bardzo fajny, taki jasny, wakacyjny kolor błękitny. No i też wydaje się bardzo ładnie utrzymane w środku, nie jest zniszczone. Raczej w takich latach jak to, 2005 rocznik tego pojazdu, te samochody wybierały starsze osoby. Sylwetka się cały czas może podobać, jest taka klasyczna, ale parę takich ciekawych akcentów, jak ta zaokrąglona lampa do góry, no i duży grill. Ja się, że tak powiem, nie starzeją i są ponadczasowe. Co z wyposażenia z zewnątrz, no podstawa praktycznie, wszystko jest co praktycznie w standardzie. W środku mamy 4 elektryczne szyby, no i sprawny przede wszystkim na to już ciepłe lato, które praktycznie nadeszło. Klimatronik, z przodów, z dodatków to mamy chyba tylko przeciwgielne, bo nie wszystkie miały przeciwgielne. Auto ładnie utrzymane, dobrze silnik pracuje, bardzo fajnie to jedzie. Przy okazji, jak tam sobie dobrze spojrzycie między kołpaki a felgi, są 4 sztuki świeżych tarcz, plus z tyłu są jeszcze chyba nowiutkie zaciski, więc na takie rzeczy jak hamulce nie trzeba będzie tutaj zwracać uwagi. Auto jest też tak dość przyjemnie zestrojone, bo nie jest to taka sztywna buda jak nie wiadomo co, tylko komfortowo się trochę przejechałem, po dziurach się tym jedzie, nie prowadza i opony nie wyją, przeguby są ciche, więc mi się wydaje, że taki samochód od razu bez jakichś większych kosztów. Jest też nalepka pod maską od rozrządu, więc tego myślę, że dajesz nie trzeba będzie robić. I wiadomo, jak aucie, które ma zaraz 20 lat, jakąś tam ryskę czy zarysowanie, drobną zaprawkę znajdziecie, ale jak na te Audi B7 według mnie jest przyzwoicie utrzymana. Chyba z ładnym bagażnikiem, widać, że nie jeździły żadne zwierzęta, zaraz Wam pokażę. Proszę, to jest to. Tak się prezentuje bagażnik, dość pojemny. A no i dodam Wam jeszcze, że jest bezwypadkowa, tylko chyba na dwóch elementach są po dwie warstwy lakieru, ale teraz zrobimy zaraz pomiar i nagramy film. No to nagrajmy sobie papiery. Papiery są tak nietypowe, bo mamy tutaj dwie książki serwisowe i tutaj jeszcze troszeczkę rzeczy. Ale zacznę sobie od tego i Wam wytłumaczę, dlaczego są dwie książki. Tutaj fajnie, auto ma, tam jak mówiłem na zewnątrz, pomyliłem się, bo ona ma 266 tysięcy, ale tu macie do jego ważny przegląd na 2 lata do 2024 roku, jak tutaj widać, proszę. No i tutaj te książki, widać, że ktoś jednej zapomniał, bo jedna jest, widzicie, tutaj wykserowana, nawet jest przylepiony kod od radia. I tutaj jest jakiś pierwszy wpis 14, 29, 40 i 57. No i potem ktoś miał drugą książkę, chyba sobie dokupił na internecie. Proszę, tu są kolejne wpisy. Dość ładnie, szybko serwisowany samochód. Proszę, 200. Tutaj 219, ostatni 233 i coś mam jeszcze pod maską, zaraz zrobię zdjęcie i Wam dorzucę tutaj do filmu, czy może tutaj jeszcze coś jest dalej, zaraz sprawdzimy. Nie, zobaczymy co z pod maską później, zrobię pauzę i dograjmy Wam wnętrze.
No to nagram Wam dalej wnętrze. Zacznę sobie standardowo od lewej strony. Spójrzcie, tutaj naprawdę bardzo fajnie te przyciski utrzymane, nie są pozdrapywane. Tak samo jak i te tutaj od centralnego zamka. Boczek prezentuje się tak, nie, tutaj nie jest podklejany. No i od razu jak siedzę, pokażę Wam tutaj. Tutaj też jest przyzwoicie. No nie oszukujmy się, auto jest 2,5 rok, czyli ma zaraz 20 lat, no i też przebieg nie jest tam rzędu 100 tysięcy, nie będzie idealny. Przycisk do świateł też dobry, ale spójrzcie, jak ładnie jest utrzymana kierownica. Teraz nad się fajnie przez chwilę złapała ostrość, postaram się to Wam jeszcze ująć. 266 tysięcy, na kierze praktycznie zero zużycia. Tak samo od razu przejdę do lewarka zmiany biegów i mieszka. Też bardzo ładnie się prezentują. Tak samo jak i ten panel środkowy. Przyciski od klimatyzacji nie są pozużywane, co nie jest oczywiście takim standardem oczywistością w Audi A4 B7, bo to potrafiło się bardzo zużywać, na przykład tutaj jak na tym rogu od kubka, ale powiem Wam uczciwie, że wygląda to dobrze, nawet ktoś to rzadko używał, bo nie chce wychodzić łatwo. Proszę, zamknijmy. Tu jeszcze macie jakiś schowaczek na monety czy na karty. Na liczniku nie ma żadnych błędów, oczywiście tylko, że nie zaciągnięty ręczny i zapięte pasy. I komputer Wam pokazuje zasięg, ile jeszcze możecie przejechać. Tutaj fajne srebrne akcenty, fotel, fotele z tyłu. Ogólnie w środku przyjemnie, samochodzik utrzymany, nie śmierdzi mi, tak samo jak i tutaj. Też jest ładnie tutaj niewydrapane, ani niezniszczone. Co, wnętrzu chyba nie ma się za bardzo rozwodzić. Najważniejsze, że ta klimatyzacja działa, a dzisiaj nawet jak widzieliście przed chwilą 29 stopni pokazuje termometr. Ale tutaj to działa świetnie na dwie strony, więc wraz z tym latem, które już nadeszło, będzie Wam chłodno w tym samochodzie. Cóż, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytania, to wiecie, albo komentarz, albo napiszcie maila, jeżeli też szukacie jakiegoś innego samochodu, na przykład na zamówienie. A jeżeli interesuje Was reszta mojej oferty, wbijcie na mavkarautomoto.pl i na moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie oraz na Facebooka. No i pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone, możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie jak tego auto dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, dowiozę Wam go na lawecie lub też mogę go dla klienta zarejestrować. Pozdrawiam, cześć!